Ja i moje koleżanki bardzo często oglądamy Kartofliska TV. Teraz twoja kolej. Aby od razu mieć z głowy, zacznę od tego, co było najludniejsze, czyli jedyny zagraniczny wyjazd. Był to wyjazd na derby Pragi, Slavia Sparta, ale tam to się nic ciekawego nie działo. Znacznie ciekawiej niż na derbach było na meczu hokeja, bo tam postanowiliśmy ze znajomymi się pojawić. A, sporo bramek było. Nawet rzekłbym, że za dużo tam się działo. Bo to 3 tercje to za długo. 2 wystarczy w zupełności. A tak naprawdę najnudniej to było podczas samej podróży do Pragi. W pociągu relacji Warszawa-Praga rozstawiliśmy nasze przenośne studio muzyczne po to, by nagrać i skomponować utwór na cześć czeskich dziewczyn. Taka piosenka o miłości miała powstać. No i powstała. Premiera jeszcze w tym odcinku. Teraz gdzie tylko żeby się kończyło inaczej. No właśnie. No dobra, to teraz przechodzimy do właściwej zawartości miesiączki. A jak wiadomo, najbardziej lubimy chwalić, więc zaczniemy od ładnych bramek. Proszę bardzo, jak ładnie strzelają w niższych ligach. O kurwa! Co, przewrotę jedną? Tak. A nie mógł przyjąć i jakoś normalnie po ludzku strzelić? Musiał z przewrotki? Ta sędzia. Nie chcę z czarnym bramkiem. Którą teraz on wyśniechał, Łukasz? Ale chujowa ta bramka. Chujowszej bramki w tym tygodniu nie widziałem. A teraz pochwalmy pracę arbitrów liniowych, bo oni chwalni są niezwykle rzadko. A na przykład w takim Brwinowie sędziowała kobieta i co niespotykane sędziowała po dwóch stronach boiska jednocześnie. Miała ze sobą 2 chorągiewki i jakoś to ogarniała. No ale prawdziwe szapoba to należy się zdecydowanie liniowemu z chrzą stawy. Klasa międzynarodowa. Panie sędzio, trudny mecz do sędziowania dzisiaj? Tak, bardzo trudny. A za kim pan jest? No, my obojdzie. Tak? Tak. Czy nawet jak chrzą stawa wygra, to będzie ok? No. Panie sędzio, uwaga! Cześć, jestem kapitanem grupy LCDS Chrzą Stawa, klubu bardzo słynnego, nie tylko i wyłącznie na Kartofliskach, ale szczególnie Kartofliska. Nie ma futbolu bez alkoholu, o czym świadczy dzisiejsza impreza. Pochwalmy jeszcze trenerów, a właściwie trenera zespołu Wisła Jabłonna, bo on jak nikt potrafił motywować swoich zawodników. A szczególna pochwała należy się zawodnikom drużyn Orzeł Koty i Rodło Górniki, bo stworzyli taką akcję, że palce nie zać. Piłeczka chodziła jak po sznureczku. No cóż, no szkoda, że ta akcja się tak szybko skończyła. No ale nie przestajemy chwalić. Teraz będzie druga część ładnych bramek. Ja pierdolę. To jest druga bramka tego typu w tym spotkaniu. Jest dobrze. Nie, to za szybko. Podejdź mu do linii, tak. I do środeczka. I do... Oj, 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 oj. Nieporozumienie, no co ty. Starza się najlepszym, no. Z takiego bliska to każdy głupi trafi. No, dokładnie. Tam dalej to będzie też ten ojciec.
Tam każdy woli główną. A co? Pochwalę również sam siebie. Wystąpiłem w barwach abstynentu Warszawa i za zadanie miałem strzelić na pustą bramkę w słupek. Wyszło rewelacyjnie. Ale zwróćcie uwagę, jak tam piłka szybko chodziła. Nie wiem, czy wam by się udało trafić w słupek tak na pustą, jakbyście chcieli. Kim jestem? Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Jesteś bidą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Jesteś bidą. Ile masz mikrofon? To jest mikrofon? No. Ja na takiego mikrofonu to ja nigdy nie śpiewałem. Do czekstanki. Kurwa, no to co się śmiejecie? Ale z tym śmiechem to źle wyjdzie, no moje. A teraz przez moment nasz tradycyjny wątek kibicowski. Zaczniemy od kibiców Wiktorii Ziszkow, to jest druga liga czeska. Tam na stadionie, na trybunie panuje taka atmosfera, taki klimat, że nic dziwnego, że kibice Wiktorii Ziszkow są po prostu mistrzami w grillowaniu. Iwo, polec naprawdę kibice grillowania. Pochwalmy jeszcze kibiców drugoligowego Bohemian z Praga. Nie dość, że zakosili oni bezprawnie nazwę pierwszoligowej drużyny, to całkowicie skopiowali jeszcze fanatyczny doping, no, na przykład z Bałkanów. Jedna czeska grupa kibicowska, fanatycy trzecioligowego FC Piszek. W tańcu zdecydowanie się nie pierdolą. Wracamy do Polski, a tu była bitwa na głosy, ale nie wiem, kto ją wygrał. Bo oba młyny, i kibice Grodziska Krzymosze, i kibice Tęczy Stanisławów, siedzieli obok siebie. Niby dla ułatwienia wybrali ten sam repertuar, ale naprawdę ciężko powiedzieć, kto krzyczał głośniej. A teraz dowód na to, że polska liga jest naprawdę ciekawa. Zaprosiłem do Warszawy kolegę z Belgii. Przyjechał, pokazałem mu 7 czy 8 spotkań w niższych ligach. No i było naprawdę pod sporym wrażeniem. O kurwa! What a game! Kurwa! O kurwa! O kurwa! O kurwa! O kurwa! O kurwa! O kurwa! No to chyba dobrze, że taka pozytywna opinia o polskiej piłce poszła w świat. Oby zdarzało się to jak najczęściej. Chyba już zbliżamy się do końca. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić na premierę tego dzieła, które powstawało w pociągu relacji Warszawa-Praga. Przypominam, że jest to piosenka o miłości do czeskich kobiet, a wiadomo, że po czesku miłość to laska. Mam nadzieję, że wasza laska jest jeszcze większa niż Alaska. Do widzenia państwu.